Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w centrum handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. W tym odcinku Rzeszowskich Lekcji Architektury opowiemy o dwóch budynkach, które są dziełem architekta Stanisława Kokoszki. Będzie to kompleks produkcyjno-administracyjny ICN Polfy Rzeszów oraz budynek skarbca Narodowego Banku Polskiego. Oprócz osoby autora projektu, obie realizacje łączy jeszcze jedno. Zostały umiejscowione przy obwodnicy miasta, a przez to stały się niejako wizytówkami Rzeszowa. W 1951 roku powstała w Rzeszowie spółdzielnia, farmaceutyczna spółdzielnia pracy, która przyjęła później nazwę Syntofarma, a mieściła się w takim dość długim murowanym baraku przy ulicy Śniadeckich, niedaleko Wisłoka, za rejonem ulicy Orzeszkowej, na dawnej Cyganówce można powiedzieć, to w tamtym terenie się działo. W 1971 roku na mocy uchwały ministra przemysłu chemicznego spółdzielnia zostaje przejęta przez rzeszowskie zakłady farmaceutyczne Polfa, które rozpoczynają działać w budynkach przy ulicy Przemysłowej. W pierwszej połowie lat 90. XX wieku zapada decyzja o realizacji nowoczesnego zespołu produkcyjnego i administracyjnego na sąsiadującej z Polfą działce. Otóż przez lata w tym miejscu, gdzie w tej chwili stoi Polfa, stał taki stalowy szkielet, nieskończony, rozpoczęta budowa i stała, nie wiadomo czyje to było. Potem się okazało, że był to budynek spółdzielni inwalidów Wspólnota, tak się nazywało. I to był taki budynek, w którym ci inwalidzi mieli szyć biustonosze. To nie doszło do skutku, nigdy to nie zostało zrealizowane. Ostatecznie działka wraz ze stojącym na niej stalowym szkieletem została przez Polfę wykupiona. Zlecenie na realizację tego budynku trafiło do pracowni, której prezesem był architekt Stanisław Kokoszka, który współpracował z wieloma architektami. Po pierwsze z grupą architektów, którzy razem z nim odeszli kiedyś z Inwestprojektu. Założyli takie biuro inwestorsko-projektowe, które zajmowało się projektowaniem inwestycji. Był w tym zespole Ryszard Kiełbasa, był w tym zespole Jerzy Żmijowski. W każdym razie, jeśli ta Polfa jest taka, jaka jest, to zawdzięczać Rzeszów to powinien nie mnie, ale dyrektorom, którzy w tym czasie Polfą zarządzali. Gdyby nie ich odważna decyzja, to był dyrektor Masłowski, technicznym był Andrzej Filiger, mądrzy ludzie. Podjęli decyzję, żeby to zaprojektować w kształcie, jaki ja im zaproponowałem. A umowa między nami była taka, że jeśli to nie przejdzie przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczną, to ja nie chcę nawet słowa dziękuję. A jeśli przejdzie, no to wtedy będziemy się umawiać co do dalszej pracy. W 1994 roku trwała to już budowa magazynu. Nowa inwestycja miała dotyczyć jedynie budynku administracyjnego. Mieli przygotowaną już lokalizację na niezależny drugi budynek, budynek biurowy. Ja im to wybiłem z głowy i powiedziałem, że zrobimy to wszystko jako jedno. Przy czym te budynki z sobą nie mają nic wspólnego, one się nie komunikują poza przejściem na parterze. To nie ma żadnego połączenia, to są dwa niezależne budynki zdelatowane konstrukcyjnie. W pierwszej połowie lat 90. komputery w pracowniach architektonicznych należały do rzadkości. Dlatego projekt kompleksu budynków Polfy należało wykreślić ręcznie, na papierze. W ostatniej fazie projektowania Francuzi, którzy robili technologię, pomogli mi w ten sposób, że ja im wysłałem kalkę, oni mi na tej kalce narysowali łuki o promieniu 108 metrów w skali 1 do 50. Nie dało się cyrklem takiego zrobić, bo takich cyrkli nie było. I to już mi bardzo ułatwiało, bo tam to wszystko jest zrobione na łuku.
Jednym z problemów związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem budynku była fatalna struktura gruntów w miejscu, gdzie miał stanąć budynek. Groziło to jego nadmiernym osiadaniem. Aby temu zapobiec, potrzebne było wbicie mikropali, których łączna długość osiągnęła 5 km. Obliczeń dokonał specjalista konstrukcji betonowych i żelbetowych, doktor Politechniki Rzeszowskiej, inżynier Edward Motak. Pytam go, a jak budynek osiądzie? Ile? Osiąść to osiądzie. No i wtedy się zacząłem bać. A ile? Mówi, no... Tak liczył, mówi, jak to wszystko zostanie zeskalone. No skała się wtedy robi, prawda? On tam się pod ciśnieniem wciskało beton, pod ogromnym ciśnieniem. Mówi, no to budynek może osiąść nawet do 3 mm. No zacząłem się wtedy głośno śmiać, bo to spodziewałem się zupełnie innej odpowiedzi. No i tak to jest do dzisiaj. Niemałym wyzwaniem okazało się zaprojektowanie budynku tak, aby spełniał on wszelkie wymogi związane ze sprawnym i bezpiecznym produkowaniem leków. Ważne było precyzyjne zaplanowanie całej linii technologicznej i dostosowanie do niej pomieszczeń. Musiałem się nauczyć, jak to włożyć w to wszystko, w tą architekturę, jak to sadzić, ale nie musiałem się nauczyć, co najpierw, które potrzebne, którędy przewody idą i jak, dlaczego, to ja ich przepuszczam, tędy możesz, tędy nie możesz. Tak dla ciekawostki powiem, że tam są takie przewody od klimatyzacji, że w tym czasie maluchem można było w środku nich jeździć. Budowa kompleksu Polfy trwała 3 lata, przy czym rysunki projektu były dostarczane na plac budowy w sposób ciągły już w czasie jego realizacji. Pracowały tu ekipy polskie, włoskie i francuskie. Budynek wieżowca Polfy mierzy 45 metrów i jest najwyżej położonym tego typu obiektem w Rzeszowie. Warto powiedzieć, że ten akcent wysokościowy świetnie zamyka perspektywy tych kilku ulic, które w kierunku niego prowadzą. I Aleja Witosa, i Aleja Powstańców Warszawy. To mnóstwo jest tych kierunków, które tam się świetnie czytają dzięki temu obiektowi. Atutem całego kompleksu produkcyjno-administracyjnego jest specjalnie zaprojektowana i utrzymana zieleń, która dodatkowo wzbogaca jego estetykę. Ciekawostką jest to, i chyba niewielu mieszkańców Rzeszowa o tym wie, że wewnątrz biurowca znajduje się galeria sztuki, w której swoje prace mają możliwość prezentować artyści z całej Polski.
Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.